Siema, tu pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników leśnych wypraw i grzybobrania na najnowszy film w moim wykonaniu. Idąc do lasu, zero było samochodów, zero ludzi jak weszłem do lasu, więc chyba ciężko będzie z grzybami, ale cóż, pochodzimy trochę po lesie i zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Na dzisiaj zapowiadają deszcze, tak i na jutro, zobaczcie sami. Więc pogoda mi nie przeszkadza i myślę, że po tych deszczach za parę dni ruszy coś w tym miejscu z grzybkami. Więc taki rekonesans przed grzybami w czasie urlopu. No i zobaczymy. Więc pomalutku pochodzimy po lesie. Przeznaczę jakiś czas, nagram jakiś materiał i sami stwierdzicie, zobaczycie, co u mnie rośnie. Więc biorę koszyk, no i pomału pochodzimy po lesie, szukając jakichś leśnych przyjaciół. Witam. Co to mamy? Czyli pierwszy jakiś grzybek. Zobaczymy, co to jest. Nie, nie. Drodzy Państwo, tu jest jeden i tu jest drugi, ale to są niejadalne grzyby. Gorzkie, czyli goryczaki. Więc to nie to, drodzy Państwo. To nie to. Goryczaków nie zbieram. Nie. Widzicie? Goryczak. Goryczek, ale tutaj też coś widzę. I zobaczymy, czy to będzie pierwszy dzisiaj prawusek. Jest. Jak ja się cieszę, drodzy Państwo. Jak ja się cieszę. Pierwszy w urlopie prawusek, a dzisiaj nie ma grzybów. Taki kawałek przeszłem i nie ma nic, ani widu, ani słychu. A tu co mamy? Też goryczak. To samo. Goryczaki. No ale jeden prawusek jest. Honor uratowany. I trzeba czekać. I trzeba czekać, aż po deszczach znów obrodzą nam grzybki. Więc do koszyczka idziemy dalej. Pierwszy grzybek jest. To cieszy, ale jak mówię, początek urlopu i nie ma grzybów. Ale pochodzimy powolutku po lesie, pomalutku i zobaczymy, czy gdzie indziej jeszcze
nie trafimy na jakieś grzybki. Więc widzicie, przy drogach woda stoi. W tych miejscach, co teraz jestem, nie jest tak sucho, no ale i grzybów nie ma, więc trzeba poczekać kilka dni, aż te nowe grzybki spod ściółki wyskoczą. A na tą chwilę spacerujemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Najważniejsze, że jeden grzybek jest, honor uratowany, i pomału szukamy kolejnych grzybków. Przejdziemy tą kamienistą drogę. Może tam bliżej drogi wyjścia z lasu będą jakieś borowiki rosły. Więc przechodzimy kamienistą drogę. Idziemy w inne miejsce. Tutaj, drodzy Państwo, mamy przy drodze borowika prawdopodobnie, ale zmęczony jest. Zmęczony jest prawusek, więc zostawimy go. Zobaczcie, jaki zmęczony prawusek. A my pójdziemy tą drogą, poszukamy z boku. I tak mówię, jeden borowik jest z tych świeżutkich. Prawdopodobnie będzie zdrowy, pokażę go później, rozkroję. No i pochodzimy jeszcze jakiś czas, szukając tych świeżych po deszczu grzybów, ale miejmy nadzieję, że niedługo obrodzą, bo na razie widzicie urlop, a tu nie ma grzybów. Mamy czerwonego kozaka. No ale jak sobie rośnie, bo dla mnie to kapeć, i tak grzybków nie ma, to nie ma sensu go zrywać, więc zostawię go. Ale widzicie, czerwony kozak jeden, taki kapciowaty, ale jest. Tu jest drugi czerwony kozak, widzicie, trzeci taki zmęczony, no ale idziemy dalej, nie zrywamy ich. I widzicie, przy wyjściu z lasu takie kapcie, stare grzyby, a nowych nie ma, więc musimy czekać, aż te nowe obrodzą. I pomału będziemy kończyć. Kolejny czerwony kozak. No ale go zostawimy, bo cóż nam po takich przesuszonych kozaczkach. Więc czerwony kozak. Tutaj taki czerwony kozaczek. No ale ja już wychodzę, drodzy Państwo. I tak to mniej więcej wygląda. Mamy tutaj jednego borowika, którego znalazłem na otarcie łez. Przekroimy go. Zobaczcie, tak wygląda. Czyli grzybek jest zdrowy. Jedyny zdrowy. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli trzeba czekać na takie borowiki. Bo to lada dzień. Jeszcze dzisiaj, tak wcześniej mówiłem, jutro zapowiadają deszcze. Więc niedługo obrodzi w grzybki. Więc, drodzy Państwo, tak leciało, jak pokazałem to na filmie. Grzybków nie widać, nie słychać, nie czuć.
i jak tytuł filmu, urlop, a tu grzybów nie ma. Więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i miejmy nadzieję, że za kilka dni grzybki wyskoczą i będzie znów pięknie, cudnie i kolorowo. A ja jadę do domu, szykuję się na ryby, bo po niedzieli jadę na 4 dni na ryby pod namioty. Więc czekajcie, drodzy Państwo, na kolejne moje filmy zmagania z lasu. I do następnego. Jadę na Kielce. Cześć!